7 godzin zeznań, 7 godzin ostrych słów. Minął drugi dzień zeznań premiera przed Sejmową Komisją Śledczą. Zarzut zabójstwa czwórki własnych dzieci postawiła prokuratura małżeństwu z Łodzi. Dobry wieczór, Sławomir Jeneralski, zapraszam na wiadomości. Rozpoczynamy od drugiego dnia, który przed Komisją Śledczą spędził premier Leszek Miller. Przez cały dzień, przez 7 godzin pytania zadawał premierowi jeden poseł, Zbigniew Ziobro z Prawa i Sprawiedliwości. Premier tłumaczył, powtarzając zeznania z soboty, że nie wysyłał Lwa Rywina do Agory, że nie zgłosił sprawy do prokuratury, bo uznawał ją za absurdalną, że w Polsce nie można nielegalnie finansować partii politycznych. Atmosfera przesłuchania była co najmniej napięta, często dochodziło do twardej wymiany zdań pomiędzy premierem a przesłuchującym go posłem, a także pomiędzy członkami komisji. Na koniec padły najtwardsze słowa. Premier nazwał posła Ziobro zerem. Od początku atmosfera była napięta. Jedno z pierwszych pytań posła PiSu i pierwsze starcie. W pana kancelarii ma miejsce system monitoringu, kamer. Chciałem pana spytać, też wiedziony chęcią uzyskania informacji, czy osoby, które wchodzą do kancelarii, czy wchodzą do pana gabinetu, są rejestrowane i czy rzecz jest dokumentowana? Nie miałem okazji być w kancelarii premiera. Serdecznie pana zapraszam w związku z tym do mojej kancelarii. Natomiast pan mnie pomylił z szefem Biura Ochrony Rządu albo z szefem ochrony gmachu. Rozumiem, że pan takiej wiedzy nie posiada. Nie posiadam również wiedzy o układzie i funkcjonowaniu sprzątaczek. O to pana nie pytam. Służb, które dostarczają prasę oraz wszystkich innych, które zapewniają normalne funkcjonowanie gmachu. Kolejne pytanie i kolejne starcie, tym razem w sprawie korupcji i możliwości kupienia ustawy. Jeśli pan się zgadza z tym, co mówi minister sprawiedliwości, w Polsce jest wysoki poziom korupcji. Korupcja jest wielkim zagrożeniem. Bardzo trudno udowodnić korupcję, jest wielka ciemna liczba popełnionych przestępstw, a zarazem korupcja w ogóle nie dotyczy, czy nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania Sejmu, czy też na jakiej podstawie pan buduje tego rodzaju przekonanie. Być może pan ma jakieś doświadczenia wskazujące na to, że parlamentarzyści są przekupni i można ich przekupić. Panie przewodniczący, ja bym prosił, żeby pan zechciał zwrócić się do pana premiera i poinformować, że jako świadek powinien odpowiadać na pytania, natomiast w swych wypowiedziach nie powinien stwarzać wrażenia, że usiłuje obrazić osoby zadające pytanie. Wysoka Komisjo, ja wyraźnie powiedziałem, że uważam, iż nie można kupić w Sejmie ustawy, czy szerzej mówiąc w parlamencie, albowiem charakter procesu legislacyjnego po prostu to uniemożliwia. W międzyczasie przewodniczący interweniuje i prosi, nalega, by pracować zgodnie z założeniami komisji. Raz jeszcze apeluję i do pana posła, i do pana premiera. Pytajmy i odpowiadajmy precyzyjnie o faktach. I było pytanie precyzyjne o datę zawarcia kompromisu, ale precyzyjnie nie udało się ustalić, czy chodzi o sam kompromis, czy o wolę, czy szansę jego zawarcia. Co jest owym kompromisem, panie premierze, w świetle tych cytatów? Czy szansa na porozumienie jest zawartym kompromisem, pana zdaniem? Wysoka Komisja, gdybym ja powiedział, że po dzisiejszym spotkaniu nie ma szans na porozumienie, to byłoby jasne, że żadnego kompromisu nie zawarto. Jeżeli mówię o porozumieniu, a jak pamiętam tamtą dyskusję, wszyscy uczestnicy wypowiadali się w takim duchu, no to nie pozostawało nic innego, tylko przystąpić do opracowania dokumentu prawnego, a więc projektu autopoprawki. 23 lipca jest ona zaakceptowana przez rząd. Dzień wcześniej jest konfrontacja w gabinecie premiera dotycząca korupcyjnej propozycji Lwa Rywina. Premier nie ma wątpliwości, że tylko spotkanie z Adamem Michnikiem i Lwem Rywinem mogło wyjaśnić, czy miał on coś wspólnego z całą aferą. Nie kwestionuje, że do propozycji doszło, ale kwestionuje jej prawdziwość. Uznałem, że jest niemożliwe, iż za propozycją pana Rywina kryje się prawda. To było dla mnie od samego początku oczywiste. Dlatego, jak zapewniał, Leszek Miller nie złożył zawiadomienia do prokuratury. Rozmawiał z prezydentem, rozmawiał też z ministrem sprawiedliwości i szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Propozycja Lwa Rywina wydawała mu się absurdalna i niedorzeczna.
przekonywał dziś premier kilkanaście razy posła Ziobro. Mogę po raz dwunastu odpowiedzieć panu na to samo pytanie. Noszę wrażenie, że pan nie skończy dzisiaj pytania w sprawie Rywina, więc apelowałbym najpierw Rywin, a potem konteksty. Poseł Ziobro był nieugięty. Pytał niemal o wszystko. Pytał o bilingi z kancelarii premiera, których domagał się podczas prac komisji kilkakrotnie. Pan premier odmawiał udzielenia mi odpowiedzi, czy w związku z dążeniem do ustalenia prawdy, jak sam stwierdził, za pomocą wszelkich środków ma coś do ukrycia, jeśli nie chce przedstawić komisji bilingów z własnej woli. Przecież ja niczego nie odmawiam. Ja po prostu stwierdzam, że jestem do dyspozycji komisji. Pan poseł Ziobro przed chwilą, zdaje się, powątpiewał, że miałem szczery zamiar stawić się przed komisją, więc jeśli pan poseł Ziobro nie wierzy, że tu jestem, to niech się uszczypnie. Zbigniew Ziobro dociekliwie pytał, z kim premier rozmawiał o aferze Rywina. Czy mówił pan o tej sprawie z członką swojej najbliższej rodziny? Ja mam generalnie zasadę, aby chronić moich najbliższych od moich politycznych, od mojego politycznego życia i traktuję, że po przekroczeniu mojego domu nie prowadzimy żadnych dyskusji politycznych, nie dzielę się swoimi dylematami, kłopotami. Chronię po prostu w ten sposób swoich najbliższych. Ale czym więcej było pytań, tym więcej było dygresji. Przecież to paranoja już. Bardzo proszę pana posła Sztyligę, na ogół bardzo zdyscyplinowanego i zachowującego stoicki spokój, żeby dzisiaj wytrwał w tej postawie. Więcej przerw i upomnień. Jeśli pan poseł będzie próbował ośmieszyć pana premiera, a pan premier pana posła, to ja naprawdę będę bezradny. Udamy się po poradę kompetentnego lekarza i przekażę przewodnictwo bądź panu przewodniczącemu Lewandowskiemu, bądź panu przewodniczącemu Kopczyńskiemu. Praca komisji coraz częściej odbiegała od jej statutowego celu. Bo przecież pan prowadzi to przesłuchanie i pan, zamiast przesłuchiwać świadka w sprawie prawdy materialnej, wszedł nim w pewien polityczny dyskurs. Politycznie odpowiadał też premier. Cała ta sprawa jest traktowana przez część grup politycznych jako dobra okazja do politycznego ataku na SLD, do politycznego ataku na mnie. Myślę, że celem tych grup jest doprowadzenie do w miarę trwałego zniesławienia SLD. Poseł Ziobro pytał nie tylko o aferę Rywina. Chciał też wyjaśnić inne niewyjaśnione dotąd afery, między innymi sprawę zabójstwa Marka Papały. W tej sprawie mogło mieć miejsce działanie niezgodne z procedurą, mówiąc najdelikatniej, z przyczyn politycznych, uniemożliwiające przedstawienie zarzutu osobie, która miała zostać rozpoznana jako zleceniodawca zabójstwa generała Papały. A co więcej, ta osoba jest identyfikowana jako poruszająca się w kręgach związanych czy zbliżonych do Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez media. Nie ma być może człowieka bardziej zainteresowanego ode mnie, żeby schwytać morderców czy mordercę generała Papały i postawić go przed sądem. Jeśli zatem słucham czegoś takiego, to mam tylko jedno słowo, żeby określić postępowanie pana posła Ziobro. Tym słowem jest podłość. Wyciekanie prawdy bywa czasami przykre i bolesne. Panie pośle, pan jest zerem, panie zawsze pośle. Można panie, 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 panie pośle, pytanie, panie premierze. Mimo dwudniowych zeznań przed komisją, premier będzie musiał stawić się przed nią jeszcze raz. Prawdopodobnie będzie kontynuował zeznania przed komisją w czerwcu po unijnym referendum. Kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej 10 maja. Posłowie przegłosowali dziś wniosek, że w najbliższym czasie przed komisją będzie też zeznawał minister sprawiedliwości. Przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej Tomasz Nałęcz będzie gościem Marka Czyża w Monitorze Wiadomości. Początek monitora, godzina 23.10. Pojawiły się kolejne fakty i ujawnione zostały kolejne szczegóły makabrycznego zabójstwa dzieci, których zwłoki policja znalazła w beczkach w jednym z łódzkich mieszkań. 29-letni ojciec dzieci został schwytany i przyznał się do zabójstwa. Matka została zatrzymana już wcześniej, ale milczy, nie składa żadnych wyjaśnień. Wciąż brak odpowiedzi na pytanie, dlaczego doszło do tej niewyobrażalnej tragedii. Trudno też zrozumieć, dlaczego nikt nie zauważył, że dzieci po prostu zniknęły.
Policja wiedziała, gdzie szukać mordercy, bo ktoś zadzwonił, że widział go w parku. I rzeczywiście, Krzysztof N. był tam ze swoją 11-letnią córką. Policyjna obława nie trwała długo. Mężczyzna rzucił się do ucieczki, pozostawiając samą dziewczynkę. Został zatrzymany. Przy jego zatrzymaniu użyto siły. 29-latek przyznał się do zabójstwa swoich dzieci. Bestialskiego zabójstwa. To w tym domu, w tej szafie, policja znalazła wczoraj 4 beczki, a w środku zwłoki 4-letnich bliźniaków i 2 noworodków. Beczki stały tu od 5 lat. Dzieci prawdopodobnie zostały utopione w wannie. Trudno sobie wyobrazić potworniejszą zbrodnię. Jedyne dziecko, które nie zostało zamordowane, 11-letnia dziewczynka, jest już bezpieczna. Przebywa w szpitalu na obserwacji. Matka nadal nie przyznaje się do zbrodni. Jak to możliwe, że wcześniej nikt nie zareagował na zniknięcie dzieci? Bliźniaki, nim zostały zamordowane, widywali przecież sąsiedzi. Widziałam tych bliźniaków, bawiły się tu i na balkonie. Te bliźniaki, no to z tego, cośmy tu obliczyli z sąsiadami, to by na dzień dzisiejszy te bliźniaki by miały gdzieś po 9 lat. No i ponoć powiedziała do sąsiadów, że te bliźniaki są niepełnosprawne i oddała je do domu dziecka. Tak powiedziała. To uspokoiło sąsiadów. Losem dzieci zainteresowała się szkoła. Chłopcy chodziliby dziś do 2 klasy. Uczyniliśmy wielokrotne kroki, aby dzieci odnaleźć. Są to pisma kierowane bezpośrednio do domu rodzinnego, pisma do komisariatu policji. A to odpowiedź na jedno z takich pism sprzed niespełna roku. Policja informowała jedynie, że pod wskazanym adresem nikogo nie zastała. To mogłoby wskazywać na zaniedbanie na przykład dzielnicowego. Nie moim zadaniem jest określać tutaj o winie, która z instytucji, czy które... ...na kilogram żywca. I chyba z tego powodu tygodniowo udaje im się kupić mniej niż kiedyś, jednego dnia. Za klasę E zakłady płacą już prawie 5 zł za kilogram. Część rolników i tak wstrzymuje się ze sprzedażą, licząc na kolejne podwyżki. Ale zdaniem przetwórców tylko na tym stracą, bo za ciężkie sztuki dostaną mniej. Zaczynają też rosnąć ceny prosiąt. W większości województw za parę trzeba zapłacić około 150 zł. Tylko w Żurominie wciąż 80. Wzmagają się protesty przeciwko ustawie o nadmiernych zapasach, zdaniem przetwórców mięsa, mleka. Dlaczego zbyt mało dociekliwi byli urzędnicy, na przykład kurator, który regularnie powinien odwiedzać tę rodzinę? Dlaczego wreszcie do mieszkania wcześniej nie dostali się policjanci? W czasie trwania referendum nie można podawać danych dotyczących frekwencji. Takie stanowisko zajęła Państwowa Komisja Wyborcza. Poinformował o tym przewodniczący komisji sędzia Ferdynand Rymasz. Dodał, że według prawa w czasie ciszy wyborczej, a więc również w dniach trwania referendum, nie można ani przeprowadzać, ani publikować żadnych sondaży. Sędzia Rymasz podkreślił, że zgodnie z ordynacją bardzo istotnym elementem referendum jest nie tylko stosunek tak do nie, ale również frekwencja. Te dwie kwestie są ze sobą nierozerwalnie złączone. Patrzymy teraz na nasz eurozegar. Do referendum jeszcze ponad 946 godzin. W dyskusji o zmianach, które nastąpią po naszym wejściu do Unii, dzisiaj o tym, co Polska i Polacy mogą wnieść do Zjednoczonej Europy. Przykładów na to, że mogą wnieść wiele, nie brakuje. Zacznijmy od spraw drobnych, ale efektownych. Zacznijmy od tuwimowskiej lokomotywy. Jeszcze zanim wejdziemy do Europy, lokomotywę Juliana Tuwima poznają dzieci we wszystkich krajach piętnastki. By przetłumaczyć ten wiersz na język obcy, każdy tłumacz musi się sporo nagłowić. Bufkę kalorę, ufkę kalorę, pufkę kalorę. Tak wiersz Tuwima brzmi po włosku, a tak po katalońsku. Siutreku trak, siutreku trak, siutrek, siutreku trak. Przy okazji promocji lokomotywy w Katalonii Instytut Adama Mickiewicza zorganizował konkurs dla dzieci. Wiersz mi się bardzo podobał. To niezwykłe, by tak oddać odgłosy pociągu. Tych dwoje dzieci opisało podróż parowozem po Polsce i wygrało kataloński konkurs. W nagrodę w naszym kraju spędzili 5 dni. Podobało mi się w Polsce, nie widziałem wszystkiego i chciałbym tu jeszcze wrócić. Do Polski przyjedzie w nagrodę jeszcze wiele dzieci, bo w każdym z krajów piętnastki, każdemu wydaniu lokomotywy będą towarzyszyły konkursy. Podstawowe zadanie to jest promocja kultury, promocja Polski poprzez kulturę i poprzez poezję dziecięcą. Dzieciom w Europie damy lokomotywę Tuwima i na szczęście nie tylko na tym kończy się to, co mamy do zaoferowania Unii. Ludzie sami swoi. Andrzej Wajda, podróżując po Polsce, spotyka się z młodzieżą i nie ma wątpliwości, że do Unii wniesiemy młodość tych, przed którymi świat stanie otworem, ale nie tylko to. Doświadczenia Solidarności, doświadczenia walki o wolność, wolności,
No i doświadczenia naszych trudnych zmagań z demokracją. Myślę, że Europa się postarzała. Europie potrzebna jest młodość, a my jesteśmy młodym krajem. Wśród tego, co wniesiemy do Europy, ksiądz Jan Twardowski wymienia m.in. szlachectwo, patriotyzm i umiłowanie kraju. Zawsze mieli tradycje europejskie i możemy dać im swoją wiarę, prawda, swój temperament taki polski. To myślę, że to jak nie tam, to nam cud zostanie, prawda? Polska kultura jest obecna w Europie od dawna, ale jak mówi Jan Nowak-Jeziorański, wejście do Unii ułatwi Europejczykom dostęp do naszej kultury i historii. Polska to największy kraj, jaki wchodzi do Unii i wspólnota odczuje to także gospodarczo. Przyczyniając się do rozwoju dalszego wymiany handlowej, przyczyni się do jeszcze szybszego, jeszcze większego rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Z Unii możemy nie tylko brać i od niej się uczyć, także my mamy coś do powiedzenia. Dawać możemy dużo, a tego, co dać możemy, nie musimy się wstydzić. Jarosław Kuś, Wiadomości. Wspólne opodatkowanie małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci pozostaną. Ma też pozostać kwota wolna od podatku. Takie deklaracje złożył dziś wicepremier Grzegorz Kołodko. Wcześniej doszło do co najmniej interesującego spotkania. Wicepremier przedstawił program naprawy finansów publicznych politykom samoobrony. Jak później mówili politycy samoobrony, ich program w wielu punktach zbieżny jest z propozycjami ministra finansów. Wicepremier Grzegorz Kołodko nie krył zadowolenia po spotkaniu z samoobroną. Nie słyszeliście państwo braw? Myślę, że jakby brawa, to były brawa dla programu naprawy finansów Rzeczypospolitej, ale jeśli samoobrona zamierza za jakiś czas sprawować samodzielnie czy w koalicji władzę, to musi ten program popierać, bo wtedy będzie łatwiej sobie poradzić. Nie jest tajemnicą, że minister finansów powinien pozyskać dla swego programu przychylność jak największej liczby parlamentarzystów opozycji. Poparcie samoobrony może być istotne. Mam nadzieję, że będzie w tym konsekwentna, jak już do Sejmu będą trafiały projekty ustaw, zwłaszcza o dochodach samorządów terytorialnych, podatkowe i o finansach publicznych. Na spotkaniu nie było lidera samoobrony Andrzeja Leppera. Jak wyjaśniono, wypełniał w tym czasie ważne obowiązki posła. Ale przedstawiciele tej partii z zadowoleniem przyznali, że ich krytyczne opinie dotyczące roli Rady Polityki Pieniężnej i NBP oraz koncepcja wykorzystania rezerwy rewaluacyjnej są zbieżne z poglądami wicepremiera Kołodki. Wiele z tez profesora Kołodki, wicepremiera, jest tezami naszymi, bo w założeniach on mówi poprawić gospodarkę. To jest jedna z jego tez, poprawić finanse publiczne. No, ale jak mówi zabrać nam resztę pieniędzy, to już jest gorzej. Samoobrona ma na przykład inną koncepcję podatku dochodowego dla rolników oraz systemu waloryzacji świadczeń socjalnych. Dlatego w sprawie programu Grzegorza Kołodki nie deklaruje ostatecznego stanowiska. Uzależnia je od dyskusji nad szczegółami projektów, które rząd prześle do parlamentu. Zdaniem specjalistów ze Światowej Organizacji Zdrowia nastąpił pewien postęp w walce z SARS. Udało się zahamować rozwój epidemii w większości krajów Azji, m.in. w Singapurze, Hongkongu i Wietnamie. Do tej pory nie udało się jednak opanować choroby w Chinach. Tam wciąż pojawiają się kolejne przypadki. Od listopada, kiedy to w południowych Chinach ujawnione zostały pierwsze przypadki SARS, w ponad 30 krajach świata zachorowało około 5 tysięcy osób. Zmarło 320. W Pekinie ostrą kwarantanną objęto prawie 8 tysięcy osób, które miały bliski kontakt z pacjentami, u których stwierdzono SARS. To oczywiście bardzo uciążliwe, ale rozumiem, że nie ma innego wyjścia. Zamknięto ponad 100 ośrodków zdrowia i szpitali. Nieczynne są szkoły i uniwersytety, kina i teatry. Pekin pustoszeje. Ludzie nie wychodzą z domów i jeśli tylko mogą, wyjeżdżają na prowincję. Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia, który odwiedził Pekin, uważa, że władze, które do niedawna ukrywały rozmiary epidemii, teraz robią wszystko, by ją opanować. Myślę, że chiński rząd docenia wagę problemu. Podjęto stosowne kroki, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się choroby. Mimo to w Chinach zmarło dziś 9 kolejnych osób, a 203 zachorowały. Podstawowym problemem jest odporność wirusa SARS na znane dotychczas metody leczenia i to, że szybko podlega on mutacjom. Uzyskanie szczepionki może potrwać lata. Za to w Singapurze, Hongkongu i Wietnamie od 20 dni nie zanotowano żadnych nowych zachorowań. Wietnamskie Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że turystom przyjeżdżającym do tego kraju nie grozi już niebezpieczeństwo zarażenia. Choroba negatywnie odbija się na gospodarce Azji, która niedawno przeżywała recesję i kryzysy walutowe.
Obawiam się, że nasza firma będzie musiała zamknąć swoje fabryki w Szanghaju. Poważny spadek obrotów odnotowało hotelarstwo, linie lotnicze i handel. Zdaniem tajwańskich ekonomistów skutki ekonomiczne SARS są gorsze niż trzęsienia ziemi. Czy i ilu polskich żołnierzy pojedzie... Czy jedna miarka, a pranie i woda są już czyste? Do ciepłej wody dosyp Vanish Oxy Action i polej zaplamiony materiał lub dywan. Plamy znikają natychmiast. Oxy Action skutecznie usuwa nawet stare plamy z obić i tapicerek. Na trudniejsze plamy przygotuj pastę, dodając do Vanish Oxy Action odrobinę ciepłej wody. Wystarczy jedna miarka... ...o tworzeniu nowego rządu. Tak było równo rok temu. 65. urodziny Saddama Husajna. Wielka ogólnonarodowa feta, gigantyczne torty, transmisje telewizyjne. Dziś nie wiadomo nawet, czy wódz dożył kolejnych urodzin. Ale niektórzy mieszkańcy Tikritu, rodzinnego miasta Husajna, świętują mimo wszystko. To szczera demonstracja naszego oddania dla Saddama. Husajn to jeden z wielkich arabskich przywódców. Będziemy go wspierać mimo amerykańskiej okupacji. Okupacja. To słowo coraz częściej pada z ust Irakijczyków mówiących o amerykańskiej obecności w tym kraju. Ale Amerykanie nie zamierzają się wycofać. Mamy tu jeszcze dużo do zrobienia. Amerykański sekretarz obrony Donald Rumsfeld uważa, że zwycięstwo w Iraku można porównać do najważniejszych wydarzeń historii XX wieku. Przypomnijmy sobie sceny, które wszyscy widzieliśmy. Wolnych Irakijczyków obalających pomnik Saddama Husajna, ściskających żołnierzy koalicji i świętujących odzyskaną wolność. Z pewnością zajmie to miejsce obok upadku muru berlińskiego czy wyzwolenia Paryża. Co dalej? Trzeba stworzyć nowy rząd Iraku. Właśnie po to doszło do tego spotkania. Szef tymczasowej administracji Jay Garner zaprosił 250 przedstawicieli grup religijnych, politycznych i etnicznych. Dziś w dniu urodzin Saddama Husajna zacznijmy budować proces demokratyczny dla irackich dzieci. Jay Garner ma nadzieję, że tworzenie rządu w Bagdadzie rozpocznie się już za kilka dni. Pierwsze zadanie to zaprowadzenie porządku i bezpieczeństwa. Nie będzie to łatwe. Irakijczycy są na razie dalecy od jednomyślności. Konferencji towarzyszyły kilkutysięczne demonstracje muzułmańskich szyitów, którzy domagają się większej roli w życiu politycznym Iraku. Godne uczczenie 60. rocznicy zbrodni wołyńskiej, zapowiedział prezydent Aleksander Kwaśniewski. Prezydent spotkał się w tej sprawie z kombatantami, naukowcami i przedstawicielami mediów. Czy dojdzie do długo oczekiwanego polsko-ukraińskiego pojednania i wzajemnego wybaczenia? Odpowiedź na to pytanie poznamy prawdopodobnie w lipcu. Wtedy w Polsce i na Ukrainie odbędą się kulminacyjne obchody krwawych wydarzeń, które rozegrały się na Wołyniu 60 lat temu. Minęło ponad pół wieku, a rany wciąż trudno zabliźnić. W lipcu 1943 roku ukraińska armia powstańcza dała Polakom na Wołyniu 48 godzin na to, by wyjechali za Bóg albo San, inaczej śmierć. Była to prawdziwa rzeź. W opinii historyków zginęło około 60 tysięcy Polaków, w odwecie około 15 tysięcy Ukraińców. Z powierzchni ziemi zniknęło wiele wsi, a z tych, które zostały, Polacy musieli uciekać. W końcu lat 80. byłem osobiście tam i szukałem długo, żeby znaleźć, gdzie osada była. 28, żadnego śladu, ani budynku, ani drzewa, nie ma nic, absolutnie. Instytut Pamięci Narodowej zwrócił się do archiwów ukraińskich z prośbą o udostępnienie dokumentów nieznanych dotąd polskim historykom. Na podstawie tych dokumentów mamy nadzieję zrekonstruować proces decyzyjny, który doprowadził do zbrodni. Do tej pory nie wiadomo, czy była to inicjatywa lokalnego dowództwa OUN-UPA z Wołynia, czy też kierownictwa centralnego OUN-UPA. W obchodach tej rocznicy niezwykle ważne będzie, by opinia społeczna poznała prawdę o tych wydarzeniach. Najważniejsze jest uczczenie pamięci zamordowanych, pamięci zmarłych. Godne upamiętnienie tego, co wydarzyło się 60 lat temu. Potrzebne jest pojednanie. Nasz prezydent przeprosił za akcję Wisła. Teraz czekamy na gest ze strony ukraińskiej, mówią akowcy. Jesteśmy gotowi podać ręce, usiąść przy stole i mówić o dalszej współpracy. Dopóki tego nie ma, no niestety możemy... mówić, ale nie jako przyjaciele, bo za mało jest w tej chwili faktów z drugiej strony, żebyśmy się czuli przyjacielami. Po 60 latach od tragicznych wydarzeń pora, by przyszłość budować na innych fundamentach. Z
tym zgadzają się wszyscy, ale gesty też są ważne. Kolejna odsłona konfliktu w Łódzkim Teatrze Nowym. Konfliktu coraz powszechniej nazywanego wielką tragifarsą polskiej sceny. W centrum Łodzi na Piotrkowskiej doszło do demonstracji. Poparcie dla aktorów Teatru Nowego, którzy nie zgadzają się na narzuconego im przez prezydenta miasta dyrektora, demonstrowało 200 innych aktorów z całej Polski. W tej odsłonie tragifarsy druga strona konfliktu, czyli prezydent miasta i dyrektor teatru, nie wystąpili. Czas akcji samopołudnie. Miejsce reprezentacyjne ulica miasta. Bohater zbiorowy, aktorzy z całej Polski. Uliczny spektakl w dużej mierze wyreżyserowało życie. Bardzo proszę o wyklaskanie prezydenta miasta Jerzego Kropiwnickiego. Prezydent Łodzi od tygodni głuchy na argumenty aktorów. Wyklaskiwania też nie usłyszał. Był ponoć w tym czasie w Warszawie. Jeżeli ktoś jest wybrany w demokratycznych wyborach, to liczy się z głosem z ludzi, którzy go wybrali, ale w tym kraju tak nie jest niestety. My nie jesteśmy stadem baranów, które można postawić pod ścianą i przesuwać z lewa na prawo. Aktorzy wyszli na ulicę w proteście przeciwko sposobowi, w jaki załatwiana jest sprawa, a także w obronie swoich miejsc pracy. Istnieją takie pogłoski, że im po prostu rozwiążą umowy. My do tego naprawdę nie dopuścimy, jako do takiego ewidentnego aktu zemsty i pokazu siły. To jest tylko i wyłącznie pasja. Czemu im to jeszcze odbierać? Nie rozumiem. Gdy okazało się, że konfliktu w Teatrze Nowym nie rozwiąże ani szef zaspu, ani senatorowie, ani minister kultury, aktorzy wzięli przykład z innych grup zawodowych i wyszli na ulicę. Bądźcie z nami! Ale tu jak na razie wysłuchał ich tylko Leon Schiller z Pomnika. O 22.00 Panorama w Dwójce, o 23.10 u nas w Jedynce Monitor Wiadomości. Następne wiadomości jutro tuż po 6.00, a ja zapraszam na 19.30. Do zobaczenia. Dziś w Jedynce. O 20.15 analiza konfliktu amerykańsko-irackiego w filmie dokumentalnym Wojna za zamkniętymi drzwiami. O 21.25 w cyklu Sensacje XX wieku. Noc długich noży, spektakl historyczny Bogusława Wołoszańskiego. Oraz o 22.20 Jan Wołek i Bogusław Linda o pasji nurkowania. Jedynie w Jedynce. Czy znasz tajemnicę wyjątkowej świeżości soku Garden? To poranna świeżość sadów i ogrodów. Smak świeżych, soczystych owoców. Tak wiele świeżości kryje w sobie tylko Garden. Garden to Garden. Świeży smak. Teraz w nowej, pysznej cenie. Teraz w Netii lepsze ceny połączeń międzymiastowych. Netia, niezależny operator telekomunikacyjny. Venus Williams w Warszawie. Dziś początek turnieju głównego JNS Cup. Polscy piłkarze są już w Brukseli. Mimo kontuzji poleciał Szymkowiak. Koniec samotności siatkarek po dymisji Krzyżanowskiego na fotelu trenera reprezentacji Andrzej Niemczyk. Przemysław Babiarz, witam Państwa i zapraszam na wiadomości sportowe. 700 tysięcy dolarów w puli na kortach warszawianki, początek turnieju głównego JNS Cup.
Do Warszawy przyleciała największa gwiazda imprezy, Amerykanka Venus Williams. Wśród witających ją na Okędziu był nasz reporter Jacek Kurowski. Venus przyleciała do Warszawy z mamą. Była zaskoczona piękną, słoneczną pogodą. Zapowiedziała, że jeśli tylko wystarczy jej czasu, będzie chciała trochę pozwiedzać. Cieszę się, że poznam waszą kulturę. Do zobaczenia jest sporo. To przecież moja pierwsza wizyta w waszym kraju. W drugiej rundzie rywalką Venus będzie albo Słowaczka Sucha, albo Czeszka Ondraskowa. W turnieju głównym wystartują ostatecznie tylko dwie polskie zawodniczki. Anna Żarska odpadła w eliminacjach, przegrywając w decydującym meczu z Hiszpanką Arantxą Parra. W środę na korcie pojawi się Joanna Sakowicz, a już jutro Marta Domachowska. Jej przeciwniczką będzie nie jak wcześniej planowano Rosjanka Jelena Lichowczewa, ale Czeszka Renata Woracowa. Na pewno trochę żałuję, że nie zagram z Jeleną Lichowczewą, bo jest ona 30 na świecie, więc miałabym okazję zagrać z samą czołówką. Ale równocześnie trochę się cieszę, bo grając z kimś z eliminacji mam większe szanse. Warszawski turniej powoli się rozkręca. Jutro na korcie centralnym pojawi się Marta Domachowska i z pewnością na trybunach będzie wielu polskich kibiców. Ale nadkomplet publiczności spodziewany jest w środę albo w czwartek, bo właśnie wtedy swój pierwszy mecz na warszawskim turnieju rozegra Venus Williams. I oby tylko nie padało, odpukajmy w co się da. 12 piłkarzy odleciało do Brukseli na towarzyski mecz z Belgią. Paweł Janas musi pogodzić się z nieobecnością kilku ważnych dla niego piłkarzy. W dodatku do Brukseli odleciał kontuzjowany Mirosław Szymkowiak. Szymkowiak przyjechał do Warszawy na wyraźną prośbę Janasa. Ostatecznie nie w pełni zdrowy, poleciał jednak do Brukseli. Myślę, że do środy dojdzie do siebie, będzie mógł grać. Pod nieobecność Dudka i Olisadebę pierwszoplanowe role w środowym meczu mogą odegrać piłkarze Groklinu.